drugi kwartał na rynku leasingu był dużo lepszy. Wyniki kwartał do kwartału wzrosły o ponad 10%, gdzie pierwszy kwartał w zasadzie miał dynamikę zerową, co pokazuje, że przedsiębiorcy rzeczywiście zaczęli inwestować i korzystają z leasingu. Czy to jest tendencja stała, czy to raczej taka jaskółka? Wydaje się, że co prawda sygnały z gospodarki są zmienne, ale coraz więcej mamy pozytywnych sygnałów, szczególnie w zakresie pozytywnych nastrojów inwestycyjnych wśród przedsiębiorców. Prognozy, które aktualnie obowiązują, mówią o tym, że rynek leasingu w tym roku przekroczy 33 miliardy złotych, co historycznie jest jednym z najlepszych wyników. Czy dorównuje pod względem rynkom zachodnim, czy jeszcze musimy gonić? Polski rynek leasingowy jest zdecydowanie jednym z największych rynków w Europie. Daleko nam do tych rynków typowych dużych gospodarek jak Niemcy czy Wielka Brytania. Natomiast z rynkami krajów tak zwanej starej Europy mniejszych jesteśmy w pełni porównywalni. A które branże najczęściej korzystają z tej formy? Wydaje się, że leasing jest dosyć uniwersalnym narzędziem, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Tutaj głównie są to branże usługowe, transportowa przede wszystkim, gdzie Polska jest takim zagłębiem transportowym dla Europy. Drugim pod względem wielkości, rodzajem finansowanych aktywów są różnego rodzaju maszyny i urządzenia, które są wykorzystywane w przemysłach przetwórczych czy produkcyjnych, a także branża ożywiająca się ostatnio, branża nieruchomościowa, w której widzimy wzrost, który co prawda jest oparty o pojedyncze transakcje, ale procentowo jest on dosyć istotny.